arktycznej mgły oraz może bardziej przyziemnie ogrom przygotowań sprzętowych i to, że ten cały sprzęt tak doskonale działał, zrobiło na nas wielkie wrażenie. Już serdecznie gratuluję. Brawa! W ogóle nie byłem gotowy, więc nie wiem, co powiedzieć. Po pierwsze dziękuję Kapitule i organizatorom za to. Po drugie jest to, żebyście wiedzieli, bardzo ważna nagroda z punktu widzenia motocyklisty. Źle się bardzo kojarzymy. Po trzecie chciałem bardzo podziękować żonie i swoim dzieciom za to, że są tak odporni i wyrozumiali na te moje szalone wyjazdy. I na koniec chciałem tą nagrodę, to wyróżnienie zadedykować mojemu zmarłemu ojcu, który podczas mojej wyprawy zmarł i nie doczekał końca tego. Ale to jest radosna chwila dzisiaj, więc tato, mam nadzieję, że to widzisz. Dziękuję. No i czas na kolosa.